Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii afrykańskim rodem Wassa w Crusader Kings 3. Tak więc ostatnio skończyliśmy na tym, że no, szykuje nam się najprawdopodobniej kolejna tutaj rewolta. Musimy też się zastanowić, co tutaj z następcami, bo no, większość naszych tytułów jest no, wybieranych w głosowaniu i trzeba by było to jakoś ogarnąć. Ale no zobaczymy, na razie czekamy. Nie, raczej nie. I mamy córkę, całkiem okej, szczerze powiedziawszy. Czy my mamy już tą krew tutaj w rodzie? Chyba nie, jeszcze sprawdzę tutaj. Nie, czyli w teorii, gdyby ona została, to by było całkiem nieźle, chociaż no wolałbym syna, ale na razie będziemy głosować na naszą córkę. Chociaż może być ciężko, jednak nasze prawo preferuje męskich władców, więc no... Co tu jest? Jeszcze jeden i jeszcze jeden. Okej, więc na razie ją popieramy jako naszą następczynię. Możemy ją edukować. No fajnie było, naprawdę ma dobre cechy. Chociaż też musimy się tutaj przygotowywać do rewolty. Tutaj... Dobra, możemy dołączyć, bo ta wojna praktycznie z marszu się zakończyła. Dobrze, mamy jakiegoś tutaj haka. Co moglibyśmy zrobić? Stworzyć tutaj święty zakon, powiedzmy. Gdzie byśmy... Czyli... najlepiej by było, żeby pobudować wtedy zamek dla świecia. Tylko, że chcę, żeby on był tu w centrum naszego państwa. Czy gdzieś na przykład na jakichś rubieżach. Na przykład jak w przyszłości zajęlibyśmy powiedzmy tu gdzieś tereny. O, tylko tu same miasta są wszędzie. Nie ma żadnych... Bo tak przyszłościowo bym rozważał tutaj ofensywę w kierunku tutaj tym. To jest nasz naturalny przeciwnik. Co do sukcesji? No okej, czyli... część kurde, te tytuły widzę każdy... idzie jak chce. W niektórych regionach tak, w niektórych nie. Zobaczmy tutaj, ile ma głosów. Mizernie. Oj, no. Nie przepchniemy naszej córki na następcę. To nie ma siły. Będzie trzeba coś tutaj zmienić. Oczywiście istnieją inne sposoby, na przykład zrezygnowanie z prawa elekcyjnego, ale... no, zobaczymy. Dobrze, że się troszkę uspokoiło, jeśli chodzi o tych wasali. Rzućmy okiem tutaj. Ale ciągle ta frakcja jest potężna. Kogo oni by chcieli... tego pana, no... ten jest silny, ale nas coraz bardziej lubi. Ten nas nie lubi jak diabli. Czy jak diabno? Trochę nas nie lubi.
Głównie dlatego, że odebraliśmy mu wasala. Można by w sumie troszkę z nim pogadać, to poprawić sobie relacje. To nie zaszkodzi. Co byśmy tutaj... Czy my go lubimy? Tak, też kurde, jest taki niezbyt sympatyczny ten nasz kapłan. No i osiągnęliśmy całkiem dobrą wiedzę. Rzućmy też okiem, czy my tutaj... Co my robimy w ogóle? Tak, zwiększamy rozwój. On jest na poziomie w tej chwili 21. Nic nadzwyczajnego, ale trudno. Co do też naszych ziem... Myślę, że warto by je było dalej tutaj rozwijać. Powiedzmy sobie tutaj... Wybudujmy... No, niech będzie miasto. Trochę nas to wykosztuje się, ale czemu nie? I tu bym postawił... Powiedzmy to, raczej będziemy stawać na lekkie jednostki. Tu jest Afryka, tu raczej no, ciężko zbrojnej piechoty nie będziemy mieć. Chociaż kto wie, zobaczymy... co teraz... My jesteśmy dosyć towarzyscy. Myślę, że nasz władca czy nie będzie się interesował tym. O, i możemy tutaj jakoś rozgrzać atmosferę, żeby ludzie byli bardziej zadowoleni. I mają też u nas lepsze opinie. Czemu nie? No, zobaczmy, czy to pomaga na nasze spiski. No, niestety ci panowie tutaj... Uparcie woleliby kogoś innego na tronie. Dlatego też póki co nie będziemy nic robić. Będziemy czekać, obserwować. O, tutaj doszło do jakichś podziałów. Tu są nasi, tu są nasi. W sumie to powinno być częścią... naszych terenów. Nie ma tu póki co nie mamy casus belli. Jak no de jure? Nie mamy tego tytułu? No mamy. A nie, czyli tutaj ktoś ci... Uuu, tu jeszcze muzułmanie się pojawili. Oj, to niedobrze. To jest bardzo niedobrze. No to w takim razie to zmienia troszkę postać rzeczy. Co do was? Tak jest. No to trzeba wchłonąć tutaj. To są niewielkie wojny oczywiście. Ale ci muzułmanie, no to mnie... A, bo są jeszcze jedni, okej. Okay. Mogłem ich jednocześnie zaatakować, ale już za późno. Czyli wszystkie siły są tutaj. I no, ta wojna się całkiem szybko powinna skończyć, tak jest. Czyli to wraca do naszego państwa. Co do nich? No to są też niewierni. Nie mamy casus belli wojny religijnej? To ciekawe w sumie. A, bo to jest też poza naszym nieszczęsnym imperium. Ale tych możemy teraz... oni są całkiem silni, ale to myślę, że głównie dlatego, że mają sojusznika. A tutaj na miejscu to mało zdziałają. My na Blitzkriegu. Pięknie. O, i się praktycznie wojna skończyła szybciej niż się zaczęła.
czy on, czy wiedza, czy my... Nie, popracujmy trochę nad zdrowiem naszym. Armię do domciu, to jest częścią czego? Tego. Czyli ty otrzymasz ten tytuł. No to jest dosyć potężny wasal, ale w miarę mu ufam, tak bym to ujął. Możemy teraz... Nie możemy, bo nie mamy kasy. A nie, bo to jest cesarstwo, to królestwo, no. Ale też nie mamy kasy. No dobra. Bida z nędzą. Niemniej jednak, no tutaj się naprawdę umocniliśmy. Dobra, i pięknie, jeszcze bardziej nas lubi. Na razie starczy tego przekonywania. Czy coś to pomogło? Tak. Mamy już tylko jednego członka. To jest 30%, nie jest to idealnie, ale też się tego jakoś nie obawiam. Czyli nasz tutaj... Dzięki temu, że tutaj zajmujemy się tą nauką związaną z medycyną, możemy tutaj wykorzystać wiedzę tego pana i stać się zielarzem. Czemu nie? To się nam przyda. O, czy chcemy coś wiedzieć o nim dodatkowo? Czy może go nie? Poszpiegujmy go w sumie. Poszpiegujmy go. Dowiedzmy się, co on tam ukrywa. No, tutaj jest nieźle. Mamy 3000 tych punktów. Zarządzanie. Mniejsza śmiertelność podczas ciąży, całkiem nieźle. No tutaj więcej prestiżu, dużo jest dobrych rzeczy. No to by było dobre w sumie, ale trzeba było jeszcze potem 4000 uzbierać. W sumie zwiększmy przyrost prestiżu. Czemu nie? Na razie zróbmy go teraz troszkę inaczej niż zawsze. Skupmy się na tych tutaj troszkę tych prostszych, niższych, nazwijmy to, technologiach. I tutaj jak najbardziej tworzymy ten tytuł. Wow, mamy tyle prestiżu, że hoho, gorzej z kasą. I teraz, bo teraz tak. Mogę zaatakować ich de jure, ale wtedy zajmę tylko część. Lepiej będzie po prostu zaproponować im wasalizację. Pięknie. Mamy teraz tytuł króla Gany. Co z nim zrobimy, to się jeszcze okaże. Na razie go mamy, czy go później gdzieś rozdam. Zobaczymy. Bo tutaj no... Mógłbym dać na przykład temu, tym samym bym go oderwał od... No... Bo w sumie to królestwo się rozrosło w cholerę. I ja bym z chęcią ich tutaj troszkę osłabił. W ten sposób. A to z kolei też jemu odebrał. Nie jesteśmy jakoś super religijni, więc to. I teraz co tu ja tu zrobiłem? A nie, poczekajcie. To jest. Oh my god, bajzel po prostu. Tutaj jak zwykle. Bo tu jest taka o. A, że jesteśmy tchórzem, tutaj, no dobra, nie chcemy się konfrontować. Nasz tchórzliwy władca woli się w to nie mieszać. On tutaj na spokojnie, nie będzie tutaj ryzykował. Mistrz szpiegów, no myślę, że damy tego, żeby był po prostu skuteczny.
No tu nie mam troszkę pieniążków, żeby zrobić to, co bym chciał. I teraz tak, kto tu jest z nich najsilniejszy? Ty masz. Dobra. Tobie odbierzemy tego wasala i tutaj stworzymy nowe, małe wasalstwo. Najpierw potrzebujemy pieniążków, żeby to zrobić. O, ale mamy troszkę więźniów, więc czemu nie? Okej. Nawet sporo tych więźniów mamy i to niektórzy nawet są gotowi nieźle zapłacić. I teraz tutaj stworzymy, no troszkę tutaj chcę ich poosłabiać, przynajmniej niektórych. A, tylko że teraz ty, bo teraz król jest, bo to jest, dobra, czyli ty to powinieneś mieć, no nic. Czyli w sumie niepotrzebnie to robiliśmy. Bo teraz muszę to i tak dać jemu, ponieważ no to jest jego część terytoriów de jure, więc jak mu tego nie dam, to on będzie niezbyt szczęśliwy. No nic, czyli w sumie żeśmy niepotrzebnie namarnowali pieniędzy, no ale przynajmniej kolejny wasal jest szczęśliwy. I co? Tak, spotkajmy się, może się troszkę odstresujemy, zobaczymy. Tak, jesteśmy towarzyscy, pogadajmy z nią. Dobra, no to bym w sumie chciał, żeby nasza rodzina to przejęła maleństwo, jeżeli by się dało. No nie chcą się dać na. Oczywiście mógłbym ich tutaj podbić. Kto ma do nich roszczenie? Ten. A, bo to jest i jego brat chyba, co tu rządzi. Tak. Oni nie są z naszego rodu. I to jest, jaki to jest teren? To wejdziemy na nową prowincję, ale i tak tu nasi nie rządzą. Bo tu rządzą nasi i tu rządzą nasi i tych dwóch kraików nie zamierzam atakować. Ale tu, przykro mi, ale wesprzemy braciszka, który już jest naszym wasalem. No to jest dla nas opłacalne zwyczajnie, po prostu robimy to pod siebie, a nie pod niego, tak naprawdę. I pięknie. Bardzo dobrze. Zobaczymy teraz tak, że następnym celem będą na pewno tutaj te tereny i to będą też zdecydowanie już poważniejsze konflikty. Czyli mają jeszcze jakąś inną wojnę, nie wiem z kim, ale z kimkolwiek by nie mieli, to raczej bez większych trudności powinniśmy tutaj wygrać, jednak. I mamy syna, również utalentowanego, bardzo dobrze, to mnie cieszy. Również będziemy go edukować, oczywiście. Co? Skończyła się jedna bitwa. Zniszczymy tę armię. To nie jest nasz jakby podstawowy przeciwnik, ale jak tutaj przyszedł, no to jak najbardziej zostanie. A nie, to jednak była jego armia. No dobra. I mamy zwycięstwo. Super. Troszkę nasza przyjaciółka odstresowała. Armia do Domciu i to jest teraz, no, całkiem silny wasal, powinien nas lubić, mamy na niego haka, więc możemy mu podnieść teraz opłaty, lepsze zdrowie i oczywiście, tak, tu edukujemy. Co do głosowania, no jednak, przykro mi córka, ale no nasze prawo w państwie jest takie, a nie inne, że
raczej religia, że no, kobiety nie są tutaj popierane specjalnie. Tak więc no, w tej sytuacji musi być, no w sumie dobrze, no czyli tak, na test, a nie, tu jeszcze nie głosowałem, a raczej nie zmieniłem głosu, tak, okej, no i zostaje kwestia, co się teraz wydarzy, czy oni teraz, o, dalej nie bardzo. Dalej bardzo, nie bardzo to idzie. Co z tym? Czy on idzie do niego? No to jest ciekawe w sumie. To, co mnie najbardziej interesuje, to tutaj. Jest drugi. No i teraz to wygląda lepiej. Głównie dlatego, że jest dzieckiem jeszcze, ale to można nad tym popracować. Temu jak przyjdzie niezadowolenie, że mu zabraliśmy wasala, to myślę, że może zmienić zdanie. Mógłbym też go na niego wpłynąć, ale chyba na razie to sobie odpuścimy. I znów czekamy, jak to się potoczy. Uuu, to niedobrze. No troszkę się lepiej poczuliśmy, ale to jest dosyć niebezpieczne. Jak tak nagle nas choróbsko dopadło. Więc tak, tu są nasi. No po nim powinien w teorii on odziedziczyć i najlepiej by było go zamordować, ale chociaż spróbujmy, bo no to by dało kolejny tron naszemu rodowi. Więc tutaj zmieniamy w ten sposób. Nasza żona, oj nie, ona się na spiskach nie zna za cholerę. No dobra. O, i tutaj widzę, że kontrolujemy większość tego, co chcieliśmy kontrolować. Ach, no to trochę... A, dobra, robimy to. Czyli mamy pełną tutaj kontrolę nad dwoma prowincjami. Tak, jak było zamierzone. No to jest 9, myślę, że to jest ok. W teorii mógłbym sobie później to jeszcze przejąć, jak będę miał więcej. Co znów tu się dzieje? No to jest bardzo niebezpieczne, że znów tylu jest członków tego spisku. Kolejne dziecko w drodze. O, tak, no, przecież nasz władca jest bojaźliwy. Spróbujmy być, no tak, przekonać go, nie będziemy nikogo zastraszać, bo no nie widzę z naszym charakterem, żeby on próbował kogoś zastraszyć. Jest ambitny, ale to, no nie sądzę. No dobra, tu jest jakaś wojna domowa. I teraz tak, możemy mu wysłać jakiegoś gifta. Możemy się ruszyć osobiście, ale nie, no myślę, że nie będziemy ryzykować. No i co teraz? No, wydaje się, że jest dobrze.
mógłbym. Nie, no jest 9, 8, 9. No myślę, że się uda. Zaryzykujemy. I co? Ach, czyli udało nam się. Ale się dowiedzieli. No nic. Czyli straciliśmy troszkę reputacji. Ale no umocniliśmy pozycję naszej dynastii, więc myślę, że było warto. Pytanie tylko, czy oni sobie teraz poradzą z tymi wojnami? Powinni. No czasem trzeba zaryzykować. Kolejny syn, no tym razem no niestety jego zdrowie nie jest idealne. Umarł nasz marszałek. Wianujmy może jednak tym razem kogoś. Przecież oni są dosyć zadowoleni. Niech będzie on. Nasz towarzyski władca też niech zwoła ucztę. Może uda mu się chociaż trochę poprawić relacje z wasalami, dzięki czemu no nie będą tak chętni do tutaj przystępowania do buntu, więc witamy, witamy, przybywajcie. No dobra, troszkę lepiej i chyba nam się uspokoili. No dobra, to jest okej. Jak to wygląda z no, 15 tyranii, czyli dość szybko to się poprawia. Czyli on tutaj próbuje, a nie, on atakuje to małe państweczko. Dobra, bywa. No ci nie chcą mieć sojuszu z nami, co jest dla nich bardzo głupie według mnie, ale jak chcą, tak chcą. No tu są nasi i bardzo dobrze, bo to jest dodatkowy tytuł cesarski. Z tej strony się praktycznie zabezpieczyliśmy. No i dobrze, nasze tutaj państwo zyskuje siły. Córka opanowana, może być też odważna albo zelotka. No, myślę, że nasz tworca jest tchórzliwy, ona się wdała jakąś walkę. Niech ona się z tej walki wycofa, to myślę, że on by tak wolał. Tu jest główny gracz w regionie. Myślę, że już umocnimy nasze więzi, mimo że no troszkę bliskie pokrewieństwo, ale chcemy tutaj ich wzrostu w siłę. Kto to jest? Ten. A wiecie co, zaufam. Zaufam naszym wasalom. Nie będziemy tutaj popierać jakichś obcych sił. Ach. O, co tu się stało? Doszło do pojedynku między nim, a nie wiem, jakimś księciem tym. No dobra. Nie jest to idealne, ale z drugiej strony... A, bo teraz za niego głosują, kurde. A jeszcze nasz młodszy syn co nieco dostanie. No nic. W sumie oni mogliby stworzyć, według mnie przynajmniej, tytuł cesarstwa Cannebornu, gdyby chcieli. Chyba, że musi najpierw to się przyłączyć do nas. Nie jestem pewien, ale jakkolwiek by to wyglądało, jestem za tym, żeby to cesarstwo tu powstało. Będzie kolejny tytuł cesarski w naszym rodzie. No, ten zarządca jest ok. Tutaj niech nam towarzyszy. I już niech nas chroni przed spiskami. No mówię, troszkę nas to morderstwo będzie teraz bolało pod pewnymi względami, ale trudno. Co dalej?
chcemy, no to jest dosyć silny przeciwnik. W tym kierunku nie, raczej tu wzdłuż wybrzeża bym szedł, o, w tym kierunku. Ale dobra, zróbmy to. Sytuacja jest w miarę spokojna. Ci muzułmanie to jest taka jakby boczna gałąź, jakaś ibadi, to nie jest jakby ani żadna z tych dwóch głównych nurtów muzułmańskich, więc okej. Wow. Ale tutaj judaistyczne wyznania się rozrosły. Mimo upadku Chazarii, no w Europie jest totalny bajzel, jeżeli chodzi o granice. Czyli powstało imperium, ale imperium wzięło nazwę, widzę, od Szkocji. To ciekawe. I jest wyznania insularnego, to było do przewidzenia. No, Bizancjum się pogrąża i byłoby fajnie, gdyby to się zbuntowało. Ponieważ musimy rosnąć w siłę, gdyż prędzej czy później czeka nas konfrontacja. No, to jest tutaj główna siła w regionie. Póki co liczę, że no, nas zostawią w spokoju, ale zobaczymy. Czy wy sobie radzicie? Tak, wy sobie radzicie. No i miejmy nadzieję, że tutaj nasz ród będzie funkcjonował jak najlepiej. Ci tu jakąś wojnę się wdali, no trudno. No, chyba nasi wasale prędzej czy później ich podbiją, ale no wszystkiego nie możemy ogarnąć. Trudno. No i problemem jest też kasa, a raczej jej brak ciągle. No jednak, no to nie są najbogatsze regiony, powiedzmy sobie szczerze. To nie są jakieś super rozwinięte tereny, na których tutaj funkcjonujemy. Nie, nasz tchórzliwy władca z pewnością nie będzie dowodził osobiście. Przekażmy dowódcę, powiedzmy jemu. Kolejne dziecko w drodze. Możliwość tutaj kolejnych modyfikacji. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie, 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 nie. Nie chcemy. Czasami lepiej wszystkiego nie wiedzieć, tak bym to ujął. Zwłaszcza, no, nasz władca nie jest jakoś tam spiskowcem, no chociaż zamordował tutaj typa, który no, stał na drodze naszej rodziny do zdobycia władzy. Póki co, no, zajmę się też tutaj siłami wroga, które zaczęły się zbierać. Aresztujmy. Tak, jak zawsze, po prostu zahaka i teraz będziesz płacił. A, nie mogę, kurde, to był błąd wobec tego, no nic. Mogę od niego wziąć stówkę, bo no, podczas wojny by się z pewnością przydała. Póki co idą nasze armie na spotkanie z siłami wroga. I kolejny syn. No troszkę dużo się tych synów zaczyna robić. Nie cieszy mnie to. Oni nam tu pozajmowali. I w ogóle jest ich dość dużo. Co mamy to przegrać w ogóle z jakiegoś powodu? To jest dosyć dziwne. I też znowu się nasi wasale szykują do jakiejś rewolty. Cóż tu się dzieje? Ci, no naprawdę ten pan jest mocno niebezpieczny. Czy moglibyśmy też go zamordować? Nie bardzo. Zdecydowanie nie bardzo. I też będą problemy finansowe z tą wojną. Już to czuję. No to odbije teraz, ale co dalej? Nasza córka. No nie, władca jest tchórzliwy i pewno
nie będzie potrafił jej poradzić i zostanie tchórzliwa. Dobra, odbiliśmy to. Brak nam zasobów, to jest bardzo niebezpieczne, bo będą nam zmniejszać się siły wojskowe. Nie wiem czemu nie mogę tych wojsk odesłać w tej chwili do domu. Mogę. I też to zrobimy, bo... Kurde, no... Tą wojnę możemy wygrać, tylko stale się obawiam, co się stanie, jeśli nasi wasale się zbuntują. A tego byśmy bardzo, a to bardzo nie chcieli. Czyli tutaj mamy praktycznie całkiem niezłe siły. No, mamy też sojuszników. Nie mogę ich wezwać. Mogę wezwać członków rodziny i to nie jest kosztowne z tego, co widzę. Tak więc skorzystam z tego. Co do dynastii, chyba odpuszczę sobie na chwilę obecną. Okej, czyli oni to odbili. Jakie tutaj siły są w tej chwili po naszej stronie? Ło! Całkiem sporo jest tych naszych sojuszników. No nic, znów wzywamy nasze wojska. Ach, tylko że oni tutaj na zaraz będą chcieli atakować. Co, na razie przerwijmy tutaj zbieranie większej ilości armii. Dobra, nie możemy sobie pozwolić na płacenie, a nie chcemy też się pozbywać naszych tutaj tajemniczych przedmiotów, które tutaj mamy i spróbujemy, no. Dojdzie chyba do bitwy teraz. Kolejne dziecko w drodze. I znów ta choroba nogi nam daje do wiwatu. Kurde, no. Dobra, ale... No tu się zrobi teraz nieprzyjemnie, bo pewno ich pokonamy, ale co dalej? Nie, wiecie co? Odbijmy może to. Bo tutaj będą ogromne straty, a to znaczy, że no nasi wasale będą mogli sobie na więcej pozwolić wtedy. Kanclerz, o, dobry kanclerz. No nic, no nie możemy. I mamy wojnę domową. Kolejny problem. No tutaj coś tam odbiliśmy. No to mnie martwi teraz. Kolejny sen, no problemy. Gonią problemy, powiedzmy sobie szczerze. Wezwijmy resztę sił, która tu jeszcze została. Nie ma ich za wiele, ale zawsze coś. 1000 ludzi. Dobra, nie mogę sobie pozwolić na dodatkowe konflikty, więc... Okej, no to jest źle, tak bym to opisał, co tu się dzieje. Mają dużo więcej wojska. I o co jest ta wojna? O całe Imperium Akanu. No, niedobrze. To jest niedobrze. Może się zdarzyć, że stracimy tytuł cesarski.
podnieśmy podatki, zawsze więcej pieniędzy się przyda. Znów trzeba poprosić naszą rodzinę o pomoc. Nie wiem, na ile będą gotowi nam pomóc, ale miejmy nadzieję, że chociaż część z nich będzie gotowa. Czy na przykład ten, no co on tu ma? Te 800 ludzi to se może. No ten ma co nieco, ale no większość z nich to no garstka tej armii. No dobra, trochę tutaj tych sił, nazwijmy, sprzymierzonych jest. No i ruszamy. Najlepiej byłoby zająć jego stolicę, raczej w tej sytuacji, jakkolwiek, no, kogo oni popierają? Tego, no właśnie, tylko on jest nam lojalny, to nie jest problem. Możemy go zamordować, ale no, niskie szanse, powiedzmy sobie szczerze. Nie mamy pieniędzy na przekupywanie, więc to nie przejdzie. Nasz władca też jest tchórzliwy, więc no, ciężko mi powiedzieć, co on by zrobił w tej sytuacji. No a nic, idziemy. Idziemy próbować coś tutaj zdziałać, ale mówię, no, to już od dłuższego czasu wyglądało nie za dobrze, tak bym to opisał. No tu jest, nie czy tamta dziadowska wojna. Dobrze by było te 3000 tutaj unicestwić, zanim się jakby połączył z naszymi głównymi wrogami. Dobra, spróbujmy tu. Co do kultury, tutaj jest, dobra, w sumie lepsze maszyny oblężnicze się mogą przydać. Szkoda, no on ucieka, on bardzo skutecznie ucieka przed nami. Mamy też problemy już coraz większe finansowe. A oni się tutaj zebrali naprawdę w duże siły, no dobra. Spróbujmy zająć stolicę powstańców. Dobra, towarzyski, czy tam towarzyska, bo to jest chyba nasza córka. Skończyły nam się zasoby. Kurde, co ja powinienem zrobić? Najlepiej byłoby odesłać tą armię jeszcze raz do domu, ale to znów, no właśnie, no, tak, chcę zrobić. No muszę troszkę odrobić z pieniędzmi. Zobaczymy, co nasi sojusznicy zrobią w tej sytuacji. Dobra, to jest teraz mało ważne. Kto się dostał do niewoli? Ach. Mistrz szpiegów. Nasz brat. Okej, no to nie do niej. On jest w nie, on jest w naszej niewoli. To ja nie rozumiem. Kogo oni tu złapali? Niestety też nasz przeciwnik, dobra, tam to nie podejmuje, trzyma wszystkie siły razem.
Nie mamy wyboru. W tej sytuacji, jeżeli mamy jakoś z tego wyjść, musimy po prostu się pozbyć tego pana. Potrzebujemy twojego wsparcia i mimo, że jesteś słaba w intrygach, to i tak nam spróbuj troszkę pomóc. No 50, nikt nawet nie dołączy, nie, nikt nas nie lubi. No jest źle. Jest źle, no czekamy. No nasi tutaj próbują to nieco zająć. Grozi nam kolejne powstanie. Nie. No dobra, też mam jakiegoś więźnia przyzwoitego. Czy nie ma możliwości zawarcia białego pokoju? No nic. Wzywamy wszystkie siły. I zobaczymy, co tu się wydarzy. Czy chcemy, żeby... Dobra, niech się nauczy tam jakiejś tajemnej wiedzy, czemu nie? No i tu jest bardzo teraz niebezpieczne. Tamta wojna to już w cholerę, szczerze powiedziawszy. No w złym momencie ją zaczęliśmy i się stało, jak się stało. No tu się teraz poprawiło, wiecie co? Może z tego wybrniemy. Tak, bijemy tą armię. Dorwaliśmy tutaj część jego sił. I wydaje się, że damy radę. Całkiem niezłe zwycięstwo. Chociaż mówię, no zapowiada się kolejny bunt, to jest niebezpieczne. Pójdźmy na stolicę drugiego buntownika. Jak nasil... Czy mamy lekarza? Nie mamy lekarza. Ty... Rekrutujemy, bo naprawdę jesteś niezła, jeżeli chodzi o wiedzę. I zostaniesz naszą lekarką. Kurde, teraz pytanie. Czy warto oblegać, czy lepiej skupić się na tym, żeby jakby stale tę armię rozbijać? To jest nasz syna... Kurde, on jest nieśmiały, no, niecierpliwy, obżartuch. Nasz władca jest towarzyski, więc raczej by nie chciał, żeby jego syn był nieśmiały. To nie jest taka zła ta cecha. W teorii nawet dobra, no ale nie pasuje roleplayowo całkowicie. No towarzyski, tchórzliwy, ambitny. Niecierpliwy. Ambitny, no tchórzliwy. Co myślę, że nasz władca, który no, lubi imprezować, stwierdzi, niech się naje. Po prostu i tyle. A, tutaj powstała całkiem spora armia wroga, która nas zaatakuje, widzę. I mamy też bunt chłopski jednocześnie. Więc... Chłopi wykorzystują sytuację i no buntują się przeciwko nam. Skupmy się może jednak na rozbijaniu tej armii naszych wasali. Póki co idzie nam to całkiem nieźle. Pięknie. Czyli odnosimy zwycięstwo. Kolejny cel to zbuntowani chłopi. Córka dorasta. No i została jeszcze tam ta jedna wojna nieszczęsna. No nic. Gdzie co?
W tej sytuacji odpuszczamy, bo to była nasza jakby ostatnia szansa na zrobienie tego przetrwanie, nazwijmy to, ale teraz zwyczajnie wracamy do normalnej sytuacji. Co do naszych tutaj zbuntowanych chłopów, powinniśmy dać radę. Dobra. Ci tutaj jakoś jedni drugich biją. Trudno. No nic. Ruszamy się rozprawić z tym wrogiem. Raczej nie wiem, czy możemy go pokonać, ale przynajmniej może doprowadzimy do Białego Pokoju. Chociaż będzie ciężko, bo oni tutaj całkiem sporo pozajmowali. Chociaż nasi sojusznicy już idą w ich kierunku, czyli to jest na plus. Czemu ja nie mogę tej armii ruszyć? Nie, ruszyła się, tylko nie widziałem jeszcze ścieżki. Nowa technologia, piękna technologia, umiejętność, bardzo dobrze. Ten nas nie lubi, pewno za co? O my God, za wojnę ofensywną, okej. Okay. No ci dwaj sprawiali nam problemy i trafili do więzienia. Myślę, że w tej sytuacji pożegnają się z tytułami. Czyli w ogóle co my naprzejmowaliśmy? Mamy jakoś teraz dużo terenów. I teraz rozdajmy te ziemię naszym synom młodszym. Ty otrzymasz oczywiście, chociaż to jest niewielka ziemia, może się zdarzyć, że tutaj... Właśnie rzućmy okiem, czy tu jeszcze są jacyś inni wasale, którzy nam nabruździli. Na przykład tu, chociaż to jest częścią Akanu. Tutaj nikt więcej nam jakoś specjalnie nie przeszkadzał. Ci się zbuntowali i stracą tą pozycję. A, czyli więcej nie mogę zabrać, to byłaby tyrania. I ten też straci. Czyli generalnie komu możemy... czemu nie możemy? Przecież był buntownikiem. No nic, czyli temu nie możemy odebrać z jakiegoś powodu. Dziwne, temu... No nie wiem, co tu się stało. Myślałem, że buntowników można w ten sposób ukarać. Wiecie co? Jemu... On nie jest z naszego rodu, więc... Sorry. Mimo, że będzie to tyrania, to to zrobimy. Mamy teraz dużo za dużo terenów i teraz przystępujemy do dzielenia, czyli powiedzmy tobie, gdzie to są te tereny? To i to, czyli tu. No chyba, że będę stawiał sobie tytuły królewskie jako... Nie, rozdamy to z powrotem. Niech nasza rodzina tutaj jest silna. No ten nas nienawidzi. Co do niego... A kto się nas tu nienawidził? Nie, to jest nasz syn, dobra. A, bo jeszcze tu jest jeszcze kolejne. Kurde, ile tu jest tych... A, bo temu odebraliśmy jeden tytuł królewski, a drugi mu został. Też byśmy... A nie, temu możemy odebrać wszystko, czyli ten ma jakoś... Tutaj najbardziej winny jest, nazwijmy to. No dobra. Ty...
Czy ja to chcę teraz zrobić? Staram się to zrobić. Albo nie, zrobimy to na wizji. I na tym skończymy ten odcinek, jak to uporządkujemy. Co do ciebie. Czy tak, zobaczmy, ile jeszcze mamy synów, którym musimy coś dać. Dwóch. Ten. Wow, całkiem zdolny. Otrzyma te tereny. Bardzo dobrze. I teraz tak, oni już raczej nie będą tutaj mieli jakichś specjalnych roszczeń, tak mi się przynajmniej zdaje. Ty jesteś najmłodszy i tobie przypadnie tylko to na razie. Ty otrzymasz. No to troszkę to się uporządkowało przynajmniej dzięki temu. Ty zapłacisz za odzyskanie wolności, co nam się przyda. I żeby uzyskać w miarę tutaj twoją lojalność, damy ci też to, żebyś miał tutaj jednolite ziemię. Co? A, tu jest jeszcze jedno królestwo, którego nikt nie posiada na chwilę obecną. Czy ja je chcę tworzyć? Na razie chyba odpuszczę, chociaż. Bo tak, mamy tutaj to i tutaj moglibyśmy sobie. Stwórzmy sobie na razie tylko wysokie wodostwo. O, żeby też tu troszkę to uporządkować. Wy jesteście boczną gałęzią rodu Wasa, więc otrzymacie ten tytuł. W przyszłości może tu powołam kolejne królestwo, ale zobaczymy. Co do tej pani. Dam ją jemu. Dobra. No nic, to myślę, że lepiej to wygląda niż wyglądało do tej pory. Tak bym to opisał. Czyli tu przegrywamy głosowanie na rzecz tego pana. Cała reszta zostaje w naszych rękach. No dobra, na tym skończymy. Wyszliśmy z jednego kryzysu. Teraz musimy rozbić tu tego przeciwnika, zająć trochę terenów i zobaczymy, co dalej. Czemu mamy też jakieś dwa dodatkowe terytoria jeszcze? Mamy jakąś świątynię, która nam tutaj wpadła. A nie wpadła, wybudowaliśmy jedną świątynię. Dobra. I co do zarządzania, czy gdyby nam żona pomogła, to wystarczy? Tak, to wystarczy. Dobra. Na tym kończymy i zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Naszym celem jest podbicie tego, umocnienie się morza nad Morzem Śródziemnym, no i oczywiście budowanie coraz silniejszej pozycji naszej dynastii, to całkiem nieźle nam idzie. No nic, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku.